Wśród wami jest pustota. Wydobył go z domu. Wiecie, jako po wielu latach wiary dochodzę do prostej rzeczy. Ja wiem, że wszyscy już do tego dawno doszliście. Ale po wielu latach wiary dochodzę do prostej rzeczy. Mianowicie do tego, czego ojciec chce nauczyć swoje dzieci. Kiedyś nie miałem dzieci i nie rozumiałem tej rzeczy. Dziś mam dzieci i tą rzecz rozumiem. Ona jest bardzo prosta. Mianowicie to, czego ojciec chce nauczyć swoje dzieci, to miłości. Do siebie nawzajem. Bardzo prosta rzecz. Bardzo prosta rzecz. Wiecie, dziś jak obserwuję moje dzieci i czasami ich słucham i słyszę, jak się kłócą i słyszę, jak sobie robią różne zarzuty, różne wymówki, to mnie serce boli po prostu. Powiem wam, jednego razu moja córka nabroiła i dostała karę i przed synem wstawił się za mną. Powiedział: tata, odpuść jej karę, bo chciałbym razem z nią oglądać bajkę. Wiecie, co byłem połączony do głębi tą prostą rzeczą, tym prostym wstawiennictwem. Byłem połączony do głębi. Kiedyś pamiętam, jak moje dzieci tak się kłóciły, że po prostu nie mogłem tego opanować. Poszedłem do kuchni i zacząłem płakać. I Duch Święty do mnie powiedział wtedy: ja często czuję się tak samo jak teraz. Gdy moje dzieci robią sobie wyrzuty, gdy się oceniają, gdy się oskarżają, gdy jeden od drugiego coś wymaga, oczekuje, bo ty jesteś młodszy, to musisz to, bo ty jesteś starszy, to musisz tamto. Dziś nauczyłem się prostej rzeczy, że ojciec lubi, jak dzieci się wstawiają ze sobą i nie oceniają się, nie wymagają od siebie. Prosta rzecz. Radek miał się wstęp do tematu. Bo dokładnie mam ten sam temat. To jest bardzo ciekawe, prawda? Że słowo zachęty pokrywa się z tematem, którym uwielbiamy Pana. Podoba mi się to, że nasze nabożeństwo składa się z trzech części. Pierwsza część to uwielbienie Pana, druga część to uwielbienie Pana i trzecia część to uwielbienie Pana. To jest super. To jest super. Amen. Wiecie, chciałbym się mówić właśnie o Ewangelii. Chciałbym coś powiedzieć o Ewangelii. Bo widać, wiecie, z czasem wiary, jakby Bóg objawia coraz więcej. Coraz więcej. Z czasem wiary i doświadczeń zaczynamy rozumieć coraz więcej. Wiecie, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Mocą Bożą ku zbawieniu. Co to znaczy? To znaczy, że nigdy Bóg nie użyje innej mocy, aby zbawić człowieka, niż Ewangelii. Nigdy. I to jest prosta rzecz. To jest bardzo prosta rzecz. Wiecie, inaczej się to rozumie,
Kiedy nie żyje się pod łaską, nie żyje się w odpocznieniu, nie żyje się w zrozumieniu tożsamości, nie żyje się w poznaniu Bożego, ojcowskiego, miłosiernego i łaskawego serca. Zupełnie inaczej nie rozumie się Ewangelia. Kiedy poznaje się Ojca, kiedy poznaje się Jego serce, kiedy poznaje się miłość Jezusa, kiedy poznaje się przywróconą tożsamość, zaczyna się zupełnie inaczej patrzeć na pewne rzeczy. Wiecie, w Ewangelii powiem wam coś o Ewangelii. Powiem ci, jeśli nie lubisz się nią dzielić, albo masz jakieś opory, to albo jej jeszcze nie rozumiesz. Albo jeszcze nie doświadczyłeś w pełni. Nie doświadczyłeś w pełni jej mocy. I nie ma w tym nic złego, że się czegoś nie rozumie. I nie ma w tym nic złego, że się czegoś jeszcze nie doświadczyło. Tu nie chodzi o to, żeby się potępiać, tylko tu chodzi o to, żeby to przyjąć. Żeby zrozumieć w pełni jej moc, żeby jej doświadczyć. Żeby doświadczyć mocy jej zbawienia i chodzić jako wolny człowiek w wolności ducha, w odpocznieniu, w Bożym szalonie, w Bożym sabacie i po prostu zdać się na moc Ducha Świętego. Zdać się na moc Ducha Świętego. Nie polegać na własnym rozumieniu. Chcę ci powiedzieć, Bóg nie zaplanował, że będzie się z tobą kontaktował przez rozum. Ja nie mówię, żeby nie korzystać z rozumu, ale Bóg zaplanował, że będzie się kontaktował z naszym sercem. Będzie mówił do naszego serca. I że to serce będzie dla nas źródłem życia. O, w naszym sercu. Nie w rozumie. Chrystus w naszym sercu jest źródłem życia, które płynie. Które płynie najpierw do naszego ducha, potem rozlewa się na naszą duszę, potem z duszy przelewa się na ciało i tu nierzadko zostajemy uzdrawiani i potem po prostu już nie możemy wytrzymać, żeby się z tym nie podzielić z kimś. Wiecie, w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale jest historia, która mówi o tym, jak się urodził Jezus. Jest napisany taki tytuł: Narodzenie Jezusa. Tam jest napisane, że a
to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. To wszystko się stało, aby się wypełniło słowo prorocze. Że Bóg będzie z nami i że ten Bóg zbawi swój lud od jego grzechów. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Czy gdy była zwiastowana Ewangelia, zanim ktoś zdążył powtórzyć modlitwę grzesznika za Piotrem w domu Korneliusza, czy nie zstępował Duch Święty na tych, którzy jej słuchali? Zanim ktoś zdążył powtórzyć modlitwę grzesznika, zstępował Duch Święty na tych, którzy słuchali Ewangelii, gdyż została rozpoznana wiara w sercu. Albowiem łaską Jego jesteśmy zbawieni przez wiarę. Przez wiarę. Przez wiarę i tylko przez wiarę jesteśmy zbawieni. I to jest dobra nowina. To jest bardzo dobra nowina. Że jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie przez wiarę. Przez wiarę. Ja nie mówię o tym, że uczynki są złe, ale na to przyjdzie czas. Zbawienie przyjmujemy przez wiarę. Wiecie, w Ewangelii Łukasza w ostatnim rozdziale jest na początku, jest napisane, Jezus tak powiedział i rzekł im, jest napisane, Jezus mówi do uszu, mówię wam, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom. Wszystkim narodom. Ma być głoszone upamiętanie, czyli ma być głoszona zmiana myślenia. Ma być głoszona zmiana myślenia na temat Boga i na temat Ciebie. Po tym, co się stało na krzyżu, ma być głoszona zmiana myślenia. Zmieńcie swoje myślenie. Już nie jest tak, jak myśleliście. Już jest inaczej. Dlatego, że Chrystus na krzyżu zawołał, wykonało się. Wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. W wymiarze duchowym zmieniło się wszystko. Wszystko. Ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie i odpuszczenie grzechów. I odpuszczenie grzechów, to jest to, co radę mi się mówił w słowie zachęty. Że mogę iść i głosić odpuszczenie grzechów. Że mogę iść i powiedzieć mojemu sąsiadowi, nie, że grzechy będą ci odpuszczone, jeśli coś tam. Mogę powiedzieć mu, grzechy są ci odpuszczone. Tylko w to uwierz. Jeśli w to wierzysz, grzechy są ci odpuszczone. Dlatego, że z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę. Przez wiarę. Przez wiarę. I tylko przez wiarę. Nie z uczynków. Wiecie, kiedyś mi się wydawało, że jestem trochę lepszym człowiekiem niż inni ludzie. Bo przestałem robić pewne rzeczy, a zacząłem robić inne rzeczy. Przestałem robić te złe, a zacząłem robić takie, jak niby dobre mi się wydawało. I na tej podstawie, zacząłem wyrywać kompo. A nie wolno mi tego robić.
na podstawie porównywania siebie do innych, albo innych do siebie, zacząłem stwierdzać, oni nie są tacy jak ja, a ja jestem czynnicą. Więc jeśli oni są inni niż ja, postępują inaczej, to oni są kogo. I już ich zakwalifikowałem. I już ich osądziłem, oceniłem i już wydałem wyrok. A Jezus powiedział, że nie przyszedł świata potępić, ale przed go zbawić. Przed go uratować. Teraz przejdziemy do tego słowa, które mówi, że Bóg w Chrystusie świat sobie pojednał. Albo jeszcze wspomnę z Ewangelii Jana 3:16. Słucham? Tak było. A kto potrafi zacytować 3:15-18? Dobra, ja przeczytam, bo sam nie potrafię zacytować. Ale z pamięci, co? Z pamięci, tak. Zacytujemy Jana. Trzeci rozdział, po prostu klasyka. Klasyka. Trzeci rozdział. 3:15. Aby każdy, kto we mnie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, kto w Niego wierzy, nie zginął na wieki, ale żył na wieki. Aby każdy, kto w Niego wierzy, kto w Niego wierzy. Wierzycie w coś takiego jak cielesne chrześcijaństwo? Może być takie chrześcijaństwo. Cielesne chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo, w którym polega się na ciele, w którym się polega na wypełnianiu przykazań, których nie da rady wypełnić. Nie da rady według nich żyć. Według ciała. I człowiek nauczony tego stylu chrześcijaństwa często macha na chrześcijaństwo ręką i mówi, to nie jest dla mnie. Po prostu nie daje rady. Nie da rady. Rozglądasz się wokół siebie i mówisz, wszyscy tak samo robią jak ja. Nikt nie daje rady. Ale dzięki Bogu jesteśmy zbawieni dzięki łasce przez wiarę. Przez wiarę. Ludzie są zbawieni dlatego, że wierzą, a nie dlatego, że coś robią. Ja nie mówię, że nie będą mieli profitu z tego, co robią. Ja nie mówię. I ja mówię, dlaczego są zbawieni. Dlatego, że wierzą. Była pewna sytuacja, kiedy pewien strażnik więzienny, zdumiony jakąś tam, wiecie, historią, trzęsieniem ziemi, tak? Wszyscy mogli uciec, nikt nie uciekł. I był tak wystraszony, że zapytał Piotra Pawła, co mam czynić, abym był zbawiony? Co mam czynić? On myślał, że musi coś robić. A on mu mówi, uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Co mam czynić? Uwierz. I to wystarczy. Dlatego, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, dzięki wierze. Dzięki wierze. Wiarą to bierzemy. Wiarą. I po prostu wierzę w to, że to jest tak łatwe, że po prostu nic łatwiejszego już nie mógł Bóg wymyślić. Żeby dać ludziom zbawienie, żeby
mnie przyjąć. Już Bóg nie mógł wymyślić łatwiejszego sposobu. Bo gdyby mógł, to by wymyślił, ale nie mógł. I Bóg zdecydował, tylko uwierz, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Dobra, co my tu mamy napisane? Aby każdy, kto we mnie wierzy, nie zginął na wieki, ale miał życie na wieki. Albowiem, dlaczego? Dlatego, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie zginął na wieki, ale miał życie na wieki. Aby każdy, kto w Niego wierzy, co mam robić, żebym był zbawiony? Każdy, kto w Niego wierzy. Każdy, kto w Niego wierzy. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Czy to jest dobra nowina? Czy trudno uwierzyć w Jezusa i w to, co zrobił? Nie trudno. Powiem wam więcej. Jest wokół nas mnóstwo ludzi, którzy w to wierzą. Mnóstwo ludzi, którzy w to wierzą. Tylko nie wiedzą po prostu, co się za tym kryje. Jaka moc się za tym kryje. Jaka jest moc dobrej nowiny. Zbawiony. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Nie ma żadnego innego sposobu. Nie ma żadnego innego sposobu, jak tylko uwierzyć w Jezusa. Nie ma innego, tylko uwierzyć w Jezusa. I nie ma innego imienia danego, przez które byśmy mogli być zbawieni, jak imię Jezus. I zbawienie, słowo zbawienie, sozo, to znaczy zachowa przy życiu, ocali od śmierci, przyprowadzi bezpiecznie, ocali, uzdrowi, wyratuje. Bóg zbawił świat, tak? Jak Jezus Chrystus zawołał na krzyżu, wykonało się to, co się stało. To, co się stało? Bóg zbawił świat. Zachował świat przy życiu. Ocalił świat od śmierci. Świat. Nie tylko Kościół. Świat. Świat to także ci, którzy jeszcze nie wierzą. Pamiętajmy o tym, że to również ci, którzy jeszcze nie wierzą. Zostali ocaleni od śmierci, przeprowadzeni bezpiecznie. Uzdrowieni i wyratowani. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł. Czy ten jeden umarł za wszystkich, którzy są w Kościele? Jeden umarł za wszystkich, za świat, bo Bóg umiłował świat i Bóg zbawił świat. Jeden za wszystkich umarł, jeden zamiast wszystkich umarł, a więc wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Nikogo nie znamy według ciała.
A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy go według ciała. Wiecie, i tu można tłumaczyć według ciała, można wytłumaczyć sobie na dwa sposoby. Według mojego cielesnego patrzenia, albo według tego, na którego patrzę, według jego cielesnego pochodzenia. Według tego, że on jest w ciele. Już odkąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, a słowo znaliśmy oznacza zażyłą miłosną więź. Zażyłą miłosną więź. Tak zażyłą i tak miłosną, że jak Adam poznał Ewę, to ona poczęła. Tak to jest zażyła więź, tak bardzo miłosna. Nie znaliśmy, jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz nie znamy go według ciała. Czyli jeśli apostoł Jan miał tak bardzo zażyłą, miłosną więź z człowiekiem Jezusem, którego znał osobiście i którego kładł głowę na piersi, to teraz już apostoł Jan nie zna Jezusa według tego, że mógł go przytulić i położyć jego głowę na piersi i sobie, wiecie, z nim poleżeć. Już nie według tego. Ale według tego, kim jest Pan Jezus Chrystus, przez którego Bóg stworzył świat i przez którego Bóg dokonał zbawienia świata, czyli odkupienia świata z niewoli grzechu. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, bo wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Jeśli znałem kogoś według tego, że jest synem, powiedzmy, Mieczysława i Zofii, to ja dzisiaj już nie znam go według tego, że on jest synem Mieczysława i Zofii, pochodzi z Ruchocic, tak? I jest moim ojcem, załóżmy. Już nie znam go według tego. Bratem, przepraszam. Ale znam go według tego, co uczynił dla niego Jezus. Według tego to znam. Więc jeśli spojrzysz na sąsiada i sąsiadkę, to już nie znaj jej według tego, że ona się nazywa tak i tak, ale znaj ją według tego, co uczynił dla niej Jezus. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Pojednać. Co to znaczy, że Bóg pojednał świat z sobą? Pojednać znaczy wymienić, zamienić coś na coś. Pojednać się. To, że Bóg nas z sobą pojednał, to znaczy, że zamienił się z nami. To znaczy, że to, co należało się nam, wziął sam na siebie. To znaczy, że kara za grzech, która należała się nam, spadła na niego samego, w osobie Syna. To znaczy, że Bóg świat z sobą pojednał. To znaczy, że nie ukarał świata. To znaczy, że ukarał Syna.
i poruczył nam służbę pojednania. Poruczył nam służbę opowiadania o tej zamianie. Pojednanie znaczy katalasto, a służbę pojednania znaczy katalagę. I to słowo katalagę oznacza wymiana. W kontekście wymiany pieniędzy i zysku wekslarza, który czerpie z wymiany pieniędzy. Wiecie, świat wziął wielki zysk z tego. Z tego pojednania. Świat wziął wielki zysk. A Jezus zapłacił za wszystko. A świat zyskał wszystko. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Bóg w Chrystusie świat z sobą zamienił, pojednał, nie zaliczając im ich upadków, nie zaliczając im ich grzechów. Zapłacił za to sam. Widziałem taki tekst, jak rozmawiam z ludźmi. W Polsce każdy Polak rodzi się z długiem 20 tysięcy złotych. Czy chce, czy nie chce? Po prostu rodzi się i ma 20 tysięcy długów. Ze względu na to, po prostu, że ktoś nam zaciągnął dług, tak? Napożyczał. Kulaj, dusza piekła nie ma, bawili się za gierka, tak? Tak kiedyś mówili. A ci się mamy dług. I wiecie, w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, każdy rodził się z długiem. A w Nowym Przymierzu ten dług został zapłacony. I już nikt nie rodzi się z długiem. Dług został zapłacony. Problem w tym, że każdy musi się dowiedzieć, że ma zapłacony dług. Wtedy nie będzie usiłował robić czegoś, żeby po prostu go jakoś zmniejszyć. Po co zmniejszać coś, czego nie ma? Nie zaliczając im ich upadków. Nie zaliczając im ich upadków. Nie zaliczając. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg, to jest takie słowo, wzywał, zapraszał, pobudzał, prosił, błagał, pocieszał, zachęcał, umacniał. A tu napisał ktoś upominał. A to nie znaczy upominał. Jak gdyby Bóg przez nas zapraszał, zachęcał, prosił, błagał wręcz. Przyjdźcie, weźcie to. To jest po prostu zapłacone. To jest zapłacone. To jest dla was. Zapłaciłem za to. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wiecie, każdy, kto w to uwierzy, jest zbawionym człowiekiem.
zbawione, to znaczy nie zginie na wieki, ale będzie żył na wieki. Każdy, kto w to wierzy. Każdy, kto w to wierzy. Czy wszyscy w to uwierzą? Nie nam to oceniać i nie nam o tym rozprawiać. Nam poruczona została służba zachęcania, proszenia, błagania, umacniania ludzi, tak? Pocieszania, pobudzania, wzywania. To jest nasza służba. To jest nasza służba. Wiecie, chciałem mówić o dobrej nowinie, żebyśmy uświadomili sobie, jak dobra jest dobra nowina. Jak ona jest dobra. Ona naprawdę jest bardzo dobra. Wszystko zapłacone. Wszystko załatwione. List dłużny przybity do krzyża wraz z Chrystusem. Wierzysz, anulowane. Po prostu trudno po prostu wymyślić coś lepszego. Naprawdę trudno. I to jest po prostu coś, o czym możemy informować ludzi. Jesteś usprawiedliwiony. Chrystus ci usprawiedliwi. Wierzysz w to? Wierzę. Więc to masz. Więc jest to twoje. Nie wierzysz w to? Nie wierzę. Trudno. Więc jesteś tym, w co o sobie wierzysz. Ja wierzę w to, że dobra nowina jest chętnie przyjmowana, jeśli jest przedstawiana we właściwy sposób. Ja w to wierzę. Wierzę w to, że Duch Święty będzie nas prowadził tak, że będziemy w coraz jakby lepszy sposób prezentować dobrą nowinę. Prezentując przy okazji miłość Ojca, uzdrawiając ludzi, odpuszczając im grzechy. Za dwa tygodnie będziemy mówić o odpuszczaniu grzechów. Wierzę w to, że przychodzi Duch Święty do Kościoła i zaczyna uczyć nas nowych rzeczy, lepszych rzeczy. Amen.